Słuchajcie, no mamy kolejną aferę i można by się nieźle pośmiać, gdyby nie to, że tak naprawdę to wszystko wcale śmieszne być nie musi. Mowa oczywiście o rzekomej seks aferze w polskiej, warszawskiej policji. Jak możemy przeczytać w internecie i w różnych kanałach, ponoć miało wpłynąć żądanie dotyczące podania personaliów 28 policjantów. Chodzi oczywiście o wykonanie badań genetycznych dotyczących ojcostwa. Jedna praktykantka czy też starzystka na dwu bądź trzy miesięcznym pobycie miała wskazać tylu mężczyzn jako potencjalnych ojców jej dziecka. No i tak jak powiedziałem, możemy się z tego pośmiać. Podobne afery były i w Stanach Zjednoczonych i w innych miejscach świata i u nas też. Przecież niejednokrotnie mówi się o Resortowych dzieciach, tak, po najróżniejszych kursach, szkoleniach, skoszarowaniach i tym podobnym. No, nie czarujmy się, nie tylko policja jest tą formą tak zwanej instytucji totalnej. Można o tym poczytać, nie będę teraz tego rozwijał, no, ale pewne skoszarowanie, podporządkowanie, hierarchiczność temu wszystkiemu w pewien sposób sprzyja. I całkowicie teraz, abstrahując od kwestii moralnych, etycznych wierności i tym podobnych, bo tak naprawdę konsekwencje nie dotkną tylko 28 osób, ale tak naprawdę gdzieś pewnie około 100, bo będą to konsekwencje zarówno zawodowe, jak i te prywatne i nieszczęście tak naprawdę bardzo wielu osób. Druga kwestia to na potrzeby tej chwili rozważań. Przyjmiemy, że taka sytuacja faktycznie miała, miała mieć miejsce. Policja na tą chwilę zaprzecza, twierdzi, że żadne takie pismo nie wpłynęło, ale wyobraźmy sobie, że tak faktycznie było. Co to może oznaczać? No, niestety, wnioski mogą być bardzo przykre, smutne, bo mówimy tak naprawdę o poziomie bezpieczeństwa państwa. No, jeżeli funkcjonariusz publiczny, jakikolwiek, czy ten umundurowany, czy też nie, ulega pokusom, przegrywa z własnymi instynktami, no to tak naprawdę każdy z nich jest słabym ogniwem w całym systemie. I jest podatny na wszelkie inne, nazwijmy to roboczo, inspiracje i wpływanie przez, znowu to, użyję tego sformułowania nazwijmy to drugą stronę. Jaką drugą stronę? No wszelkie, od świata typowo przestępczego, poprzez obce służby specjalne. I ja wiem, ktoś teraz powie: A gościu znowu wiercisz dziurę w brzuchu, dziurę w całym, ale tak naprawdę, gdyby właśnie nie takie wiercenia to nigdy byśmy nie zdiagnozowali słabości systemu, mankamentów, które mogą powodować, że pewne zagrożenia się pojawią. No wystarczy przecież, że gdzieś się pojawi jakieś nagranie, gdzieś się pojawi jakaś opinia, mniejsze czy większe dowody, poszlaki. Internet dzisiaj naprawdę chętnie przyjmuje wszystko. No przypomnę tylko, też możecie się z tego pośmieć, ale na fakcie to niestety jest. No, panie, kiedyś. Dawały 50% upustu na tzw. szmatę dla tych, którzy nie wiedzą po prostu na okazanie legitymacji. No, nie jeden pewnie się skusił, no a potem był zdziwiony, że grupy przestępcze wymuszały na nim takie a nie inne zachowanie bądź odstąpienie od jakichś czynności. Więc jak widzicie, no, sytuacja, z której rzekomo można się pośmiać, wcale śmieszna nie jest, bo no, tak jak już poniekąd wspomniałem, świadczy niestety o słabości materiału ludzkiego. A w systemie bezpieczeństwa państwa niestety na takie miejsca nie ma miejsca. Były sytuacje z osobami na politycznych stanowiskach, również i w wojsku, gdzie zdradzanie małżonki było podstawą, tak naprawdę, do zdjęcia ze stanowiska, bo stwierdzono, że skoro jest w stanie zdradzić małżonkę, no to tak samo jest w stanie zdradzić państwo. Już ostatnio też wpisałem, że są właśnie sytuacje, zarówno w newsletterze, gdzieś było wspomniane, też i w podcaście. Wspominałem o tym, że są sytuacje, które tak naprawdę będą wstępem do współpracy, zarówno tej chcianej, jak i niechcianej z obcymi służbami specjalnymi. Chodziło akurat o korupcję, tak? Bo mówiłem o CBA i w tym przypadku, i w tym także, no, jeżeli tak naprawdę poczynimy jakiś pierwszy niegodny krok, który zostanie przez kogoś. Udokumentowany, a de facto wcześniej już zaplanowany, no to w takim przypadku niestety, ale ktoś będzie miał na nas tak zwane haki. Kompromaty, jeżeli nie wykorzysta ich dzisiaj, to wykorzysta ich je kiedyś. Przecież też grupy przestępcze wprowadzały do policji swoich ludzi. Na szczęście to wyłapywano. Najpewniej nie wszystko. Więc niestety musimy się liczyć z tym, że wcześniej czy później ktoś, będąc na jakimś stanowisku, a nawet i nie będąc na jakimś dużym stanowisku, dużym w cudzysłowie oczywiście, no to niestety wcześniej czy później ktoś do niego się zgłosi po przysługę. Myślę, że nie muszę dalej tłumaczyć, wiecie o co mi chodzi. Niestety, jak dla mnie, sytuacja smutna i wcale się z tego wszystkiego nie śmieję, tak jak pół internetu. Do zobaczenia, do usłyszenia.